Hej chłopaki, straszne to miejsce do kampowania wybraliście. Marty i Mija rzucili wam wyzwanie, że nie dacie rady spędzić tutaj jednej nocy? To faktycznie będzie wyzwanie. W ogóle się nie boicie? Twierdzisz, że Milo się boi, a ty nie? W takim razie wygraną macie już w garści. A co to było? Słyszeliście to? Cokolwiek to było, uciekło. A może powinniśmy zawiadomić Mavericka, co? Ależ to był skok! Wybacz, że przeszkadzamy, ale Moe, Milo i Mitch potrzebują twojej pomocy! To właśnie oni dzwonią! Mike, Maverick chce, żebyś pomógł mu złapać ducha w lesie. Chłopaki, Maverick i Mike są tu, żeby wam pomóc. To pewnie tylko wiatr. Widzieliście to? Co? To chyba jakieś zwidy. Masz rację, Mavericku. Musi być jakieś wyjaśnienie tego zjawiska. A czego teraz szukacie? Myślicie, że ktoś tutaj stroi sobie żarty? Zobaczcie, to Mija! Mija, muszę przyznać, że udało ci się wszystkich nabrać! Mija, na pewno przyleciałaś tutaj sama? A więc, co to było? Oh.
Mol! To tylko Marty! Nauczyliśmy się dzisiaj ważnej lekcji. Kiedy zrobi się komuś żart, trzeba się do niego przyznać. Kolejna zagadka rozwiązana. Dziękujemy wam za pomoc, przyjaciele. Do zobaczenia następnym razem. Hej chłopaki, jak miło was widzieć. Patrzycie sobie na nasze miasteczko? Nie? Chcecie się ścigać? Może. Ale... to wygląda na raczej niebezpieczne. Bardzo niebezpieczne. Okej, skoro jesteście tacy odważni, powodzenia! Gotowi? Do biegu? Start! Marty, nie rób tak! To nie jest fair! Mo, zaraz zrobisz sobie krzywdę! Marty, przestań go spychać! Nie bądź taki złośliwy! Marty, uważaj! O mój Boże! Mówiłem wam, że będzie to niebezpieczne. Marty, chyba jeszcze za wcześnie, żeby celebrować zwycięstwo. O właśnie. Jesteś cały? Wyglądasz na nieźle poobijanego. Nie ruszaj się, musimy sprowadzić pomoc. Mo, musisz sprowadzić pomoc. Maverick na pewno będzie wiedział, co robić. Hej, Maverick! Wyglądasz zupełnie jak pirat! Na co tam się patrzysz? Tak, muszę się z tobą zgodzić. Ten widok jest przepiękny. Maverick, musisz zjechać na dół. Chyba ktoś cię wzywa. Maverick, chyba wiesz, co robić, co? Cześć, Miranda. A ty co porabiasz? Malujesz domki w naszym mieście? Posłuchaj, Marty i Mo ścigali się w górach i Marty miał wypadek. Obawiam się, że zrobił sobie krzywdę. Czy mogłabyś go uleczyć, Miranda? Dziękujemy ci. A teraz jedźmy na tą górę. A co powiecie na małą wspinaczkę? Miranda? Miranda? Gdzie ona się podziała? Co? Maverick, może powinniśmy trochę odpocząć? Dobrze, oby tylko nie za długo. Marty potrzebuje naszej pomocy. Aha.
Okej, ruszamy dalej w drogę. Już dobrze, Marty. Trzymaj się. Nadjeżdża Maverick i Miranda. Maverick, a czy zabrałeś ze sobą ten specjalny spray do naprawy? Wydaje mi się, że włożyłeś ją do bagażnika Mirandy. Marty, zamknij oczy. Maverick zaraz użyje spraya. Mam nadzieję, że to załagodzi ten ból i wyprostuje twoją blachę. Faktycznie to działa! Marty, wyglądasz jakbyś miał gorączkę. Miranda, czy możesz coś poradzić? Doskonale, Miranda. Marty, jak się teraz czujesz? Uff, co za ulga! O, to świetny pomysł, Miranda. Dziękujemy. Okej, chłopaki, gotowi na drugą rundę? Start! Milo, Mitch, co wyście najlepszego narobili? Marty powiedział, że byłby lepszym piratem od was? W końcu większość czasu spędza na wodzie. Mam pomysł. Poprośmy Mavericka, żeby to rozstrzygnął. Maverick! Wow, jak ty świetnie odbijasz piłkę! Marty, Milo i Mitch się pokłócili i wrzucili Martiego do morza. Czy mógłbyś pomóc im rozstrzygnąć ten spór? Pokłócili się o to, kto byłby lepszym piratem. Masz już jakiś pomysł, jak to rozstrzygnąć? Mia, Maverick potrzebuje twojej pomocy. Czy mogłabyś z nim pojechać? Dzięki, Mia. Hej, chłopaki. Maverick ma pomysł, jak rozwiązać waszą kłótnię. Chłopaki, słuchacie? Mia zorganizuje dla was poszukiwanie skarbu. W ten sposób zobaczymy, kto jest najlepszym piratem. Będziecie musieli odkryć 3 skarby. Mia właśnie je ukrywa na tej wyspie. Każdy z was otrzymał mapę. Kto pierwszy odkryje skarby, wygrywa. A my tymczasem
udamy się na wyspę. Jesteście już gotowi? Okej, zaczynamy! Hej, chłopaki, już znaleźliście? Wygląda na to, że każdy znalazł po jednym skarbie. A to oznacza, że mamy remis. W takim razie mamy inny konkurs. Ciekawe, kto z was zrobi najlepszy kostium pirata. Przygotujcie się. 3, 2, 1, start! Niezła ta opaska na oko. A ty, Maverick, masz kończy. Wow, Marty, ty to zaszalałeś. Wygląda mi na to, że Marty jest zwycięzcą. Chłopaki, pospieszcie się. Dobra robota, Mo. Wow, świetnie to odbiłeś, Max. Zgadnijcie, kto przyjechał dołączyć się do gry. Wygląda na to, że Max nie chce z tobą grać, Marty. Ciężko się z tobą gra. Ostatnim razem kopnąłeś piłkę tak mocno, że wylądowała na drzewie. Ale wygląda na to, że twój szczęśliwy dzień, bo zagrasz z nami. Marty, to była nasza ostatnia piłka. Marty, ale się narobiło. A może zawiadomimy Mavericka i zobaczymy, czy on nam pomoże. O, chyba ktoś cię wzywa. Czas odłożyć sztangę.
Marty za bardzo odbił piłkę, która wylądowała na dnie morza. Pomożesz nam ją odzyskać? Głowa do góry, Marty! Zobacz, nadjechał Maverick! Marty, Max i Mo grali w siatkówkę i wtedy Marty tak mocno kopnął piłkę, że wylądowała w wodzie. I teraz jest pytanie, jak ją odzyskamy? Hej, a gdzie podział się Maverick? Wow, Maverick! A ty co wyprawiasz? Marty, szybko! Usuń się z drogi! Czy coś nie tak? Wygląda na to, że twoje koło się o coś zaczepiło. Dasz radę się uwolnić? Nie? O nie! Lepiej użyj klaksonu, żeby zawiadomić Martiego. Chyba Maverick ma kłopoty, Marty. Dalej, Marty. Musisz coś zrobić. Fantastycznie! Teraz możemy powiedzieć Maxowi i Mo, że odzyskaliśmy piłkę. Wow, Marty! To był niezły strzał! Do zobaczenia wkrótce, przyjaciele! Co ja tu widzę? To mi wygląda na poważny wyścig! Wow! To było imponujące! Tylko nie przesadzaj, Marty! Wyścig jeszcze się nie skończył! Marty! Patrz przed siebie! Marty, masz dziurę w kadłubie! Trzymaj się! Marty, a gdzie podział się Mo? Jeszcze przed chwilą tu był! Gdzie on się podział? Dzięki Bogu, tam jest!
Chłopaki, trzymajcie się. Maverick zaraz was uratuje. Hej, Maverick. Marty i Moe potrzebują twojej pomocy. Czy możesz pojechać nad jezioro? Zobacz, co tam się stało, Maverick. Musimy natychmiast tam pojechać. Mia, a ty co dzisiaj porabiasz? Hej! A, bawisz się w kotka i myszkę? To wygląda ciekawie. Zobacz, Mia, tam jedzie Maverick. I ma dla ciebie wielkie zadanie. Marty i Moe są w tarapatach i potrzebują naszej pomocy. Pomożesz nam? Zobacz, Mia, tam są! Nie ma czasu do stracenia. Trzymaj się, Moe. Mia zaraz wróci po ciebie. Dobra, Lida. Tak jest, moi drodzy. Haha, widzę, że ci się to podoba, Moe. Świetna praca zespołowa. Spieszaliście się na medal. Ale niespodzianka. Marty, Maverick naprawił twoją dziurę. A więc, ścigamy się jeszcze raz? Moe mówi, że na dzisiaj już wystarczy dla niego atrakcji. Ale wy możecie śmiało się ścigać. A co powiecie na wyścig między Mio i Martin? Jak wam się podoba ten pomysł? Okej, Maverick, ty możesz odliczać. Gotowi? Do biegu? Start! Bawcie się dobrze, małe potworki. I do zobaczenia następnym razem! Woo!
rozumiem.